to się widać, że też takie są stare cegły na lata 70. Ten budynek jest taki w ogóle. A kto jest właścicielem? No właśnie nie wiadomo, kto jest właścicielem tego domu. Prawdopodobnie albo się właściciel, jak to się mówi, zrezygnował z tego po prostu, no wiesz, albo no nie wiem. No, słuchajcie, moglibyście zechcieli wejść tam. Ja wam oprowadzę po tym domu was. A tam jakoś ciemno jest strasznie. Ale nie, boimy strasznie. Się! A tylko tak kawałek po tym. Nie, 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 uważajcie pod nogi dla ciemności. Uważajcie na ciemności. To są egipskie ciemności. Egipskie ciemności. No dobra, to co, wchodzimy, tak? Wchodzimy? No wchodzimy, wchodzimy. No dobra, wchodzimy. Tu jest podobno jakieś kroki, jakieś głosy, czy ktoś rozmawia podobno. Naprawdę? Tak, tak. Można się co rozmowy podobno, ja nie wiem. Gdzie o północy się wydają na czas? Chciałbym rzucić podobno. Sprawdźmy rzeczy. Widocznie jest ten duch, który daje o sobie znać. Dlatego tak się... No właśnie. Boicie się to bić? Nie, to nie ma się cię bawać, żeby zostać tak. A on nie jest ważny? Nie, on jest ważny. Co jest? To jest trumna, bo to było się prawie trumna. O ma! Ale są szczątki trumny? Tak, szczątki trumny. Bo to jakieś haki są, tam ktoś wisiał? Tak, tak, tak. Ale te haki są wszędzie. Tak, wszędzie te haki. Zobaczcie, tu są haki. O Boże! Ja wam mówię, to jest dom grozy. No, tu się dzieją straszne potworne rzeczy. No, w tym domu w ogóle jest... Krótko mówiąc, jest nawiedzony. Ale to jest strasznie zimno w tym domu. Słuchajcie, a czy my nie powinniśmy stąd wyjść? Bo to naprawdę jest trochę strasznie. A czy inne domy są takie przyjemniejsze? Nie, słuchajcie, może tak, ale to jest taki najbardziej. Chyba mi najbardziej do gustu ten dom. Bo ja właśnie lubię w takich domach właśnie przebywać, bo to właśnie jest moim zainteresowaniem. Domy opuszczone, w tym strasznym. Ale nie boisz się chodzić po nich? Nie, nie boję się. Właśnie to po prostu jest takie moje właśnie zainteresowanie. Takie właśnie domy, takie, czy ktoś kiedyś mieszkał i tam potem podobno... Strata było. O! We'll be right back.
Dawajcie go, mamy go. Dzień dobry. Ja mam do pani takie pytanie, bo to, że żeśmy złapali wampira i nietoperza w tym domu opuszczonym. Czy możemy do pani zapytać? Bo my się boimy z tafli, wie pani, a to jest wampir i nietoperz. Można go zostawić, tak? A, dobrze, to gdzie go, wie pani, można zostawić? Dobra, dajemy go, dawać go! Dobra, dawajcie go. Chodź, ten, brawo! Bądź zły i krzycz. Michał, krzycz.